Tomek, a ty będziesz tego wyprzedzał, czy tak będziemy jechać jak do kościoła? Będziemy jechać, bo nie stać mnie na naprawę tego samochodu. Nie, nie, bo paliwo, ty. A, no, jest paliwa szkoda. Dziewięć. Wiesz, jakie drogie jest paliwo? Wiem. Zaraz zobaczymy, bo możemy wjechać zalać, bo nie ma nic, to zaatakujemy za pięć paczek. Jeju, a ja tyle kasy nie wziąłem, Oskar. Uciekniemy ze stacji. Uciekniemy. Ciebie tam dobrze znają na wjeździe. No. Ja maskę ubiorę. Ile jeszcze tankowanie? Pół godzinki. Za ile wejdzie? Za ile wejdzie? Myślę, że za 400. Gdzie? Ile? Za 500? Wchodzi 90 litrów. Aha. Po 6 zł. Aha. To nieźle. W połowie drogi dopiero jesteśmy. A ile on pali? No mówiłeś tam, 11, 12. No teraz już ci zimno. A zobacz, jaki obsmyrkany pistolet. Całą rękę, nie śmierdzi paliwa. Ojeny, a czemu tak? Ojeny, fuj. Tylko brudny jest, bo już nie pływamy z miesiąca. 215, tak? Fajny! No? Ale usyfiony. Fajny, nie? Kim się pływać? No, wsiadaj. Fajny kapot, taki porządniejszy. O. To jak na enduro dobre ciuchy, to coś takiego, nie? No, fajny kapot. To jest 500, tak. O. A taki zwykły, te też są drogie, bo to jest oryginał BRP, ale taki wiesz, najzwyklejszy w Decathlonie, to tam 100 kosztuje. Aha, ten jest fajny. No, a tu ja mogę usiąść? No, wsiadaj. I... O. Tylko nie odpłyń. Ule, fajny. A jeszcze ci Oskar go odpali. Tak, zaraz pójdę po zrywkę, odpalimy. Bez zrywki go nie odpalasz, wiesz? Patrz, no. Patrz, nawet wie jak to robić. Kuba jest model. No to będzie pływał tym. No tym. No? No tylko to trzeba ostrożnie, nie? Bo to też moce. No to ma mocy takie. Popływałbyś? No. Tu masz wsteczny, bo w tamtym, pamiętasz, była manetka druga? Tak. W ogóle zobacz, jest różnica. Tu jest manetka w wkładzie z dołu, no. A tam była z góry, nie? Nowsze modele mają tak, a tu masz wsteczny, w tym jest tak, nie? A tu jakbym mocno dał, to co by się stało? Wywalił. No do góry by poszło. Tu też masz schowek. Tu nawet olej mamy, patrz, o! Gdzieś jest wyprany jeszcze. O kurwa, spleśniały. Spleśniały rękawiczek. O kurwa, trzeba wziąć wyprać. Szkoda rękawiczek. No shimę takie na motor mam. Olej też. A Tomek jest ciekawy, ile to pali. Ile wlejesz pewnie? Nie. No w 2 godziny możesz 60 litrów nawet wpływać. To już wolę jeździć tym jeepem. Tu jeszcze jest. Po roku się zorientowałem, że tu też jest schowek. Nie wiedziałem, że tu jest drugi. O. Oj, to jest głęboki. Patrz, jak się pływa na tym, na długich wyprawach, to batoniki trzeba mieć. Tam jest. Batonik. O, tu skręca? Z tyłu, stąd wtedy. Płyt, no tu płyt. Widzisz? A, nie, to uwagi. Jak wejdziesz, to zobaczysz sobie. To idę po tyłu. Dobra, odpalimy go, Kuba. Jak fajnie się siedzi na kanapie? No, patrz, tu idę. Nie mam pytań. Co? 60 litrów na 2 godziny. Ty, Tomek, skręć, a Kuba zobaczy. Zobacz, tu masz wypływ, obieg wody, nie? I patrz. Fajne. Pewnie szybko zasuwa. No, zaraz nam opowie. Do ile to się rozpędzi? W ogóle licznik jest? Jest. Jest. To w milach, nie wiadomo. 8 dych tu pokazuje. 130. 130, tak? No, bo tu w milach jest, nie? Aha. To ten 130 ma. 130. Ciągnie cię, widzę, Kuba. Pójdzie na pewno, nie? Jak nic. O, będziemy coś podpinać. Wody dostanie. Tak, dostanie wody. Będzie chłodzenie. Czyli będzie można go odpalić. Tomek jest ciekawy, ile to poleci, Oskar. Tak realnie z GPS-a to jest 100, troszeczkę ponad 100.
O, na wodzie to... Kilka sekund. Na wodzie to tą idzie, no, kurde, tak. Tu masz... widzisz, tam się wpina normalnie jak wąż... Wąż ogrodowy, normalnie tu masz, o. O, pewnie leci jak... te, renifery. Żeby chłodzenie było, nie? Tak. Czadek, tu leci pewnie jak renifery. A on go odpali? Nie, to lepiej niech Oskar odpali. Dobra. Będę odpalał. Start, stop. Sidu. Faktycznie muszę go umyć, zobacz, jaki syf, szybki. Piasek zwarty. A ty jeszcze chciałeś nim pływać, nie? No chcieliśmy, ale trochę za zimno już, nie? Aha. Ale może jeszcze przyjdzie pogoda, w zeszłym tygodniu było fajnie, no, 8, nie? We wszystkich świętych 18 stopni było. No. Wtedy można. Może jeszcze coś takiego, no, przyjdzie, może, nie? Tu były naklejki te też i dlatego to tak słabo wygląda, to trzeba oczyścić, bo one schodziły i pozrywałem je. Lusterka się przydają? Nie. Nie. Raczej nie, bo nie zdążysz spojrzeć. Chcesz silnik jeszcze zobaczyć? No. To czekaj, wyłączyłem to, żeby to nam nie pierdziało. Odepniesz pas? Pewnie. Bo tu trochę więcej widać, bo w tamtym pamiętasz? Tam nic tam nie, było, nie było widać, widać, no. Widać. No to też dawałem do obszycia, bo była wyblaknięta, mhm, i chłopacy obszyli skórą. To jest taka właśnie na wodę, ona się nazywa Marina, czy jakoś tak. No tu już widać silnik. Na to nie chodź, bo tu plastik jest. W tamtej stronie byś musiał być. I tak samo jak w tamtym, trzy cylindry, kompresor, tylko tu jest 215, tam było 260 koni. Tu jest ile koni? 215. 215, to i tak jest dużo, 215 koni? To jest 1,5 litra. Trzy cylindry. No i tu normalnie przez to odsysamy olej, przez bagnet. I zalewamy nowy. Tu nie ma filtra powietrza, tylko wlewamy... Z góry, tu wyciągasz olej z góry.
Tomek. I potem masz filtr oleju, wymieniasz tylko to i tu nie ma żadnych filtrów powietrza, niczego dodatkowego. No i świece, nie? Co wymianę oleju można, czy tam co dwie, zależy ile kto przypływa, to zrobić. Ja wymieniłem świece na nowo. To na Janikowie się widzimy. No tak. Wtedy. Tomek. Kto z was jest chętny, żeby przejechać się? Kuba? Tu musisz, Kuba, wybierać pieniądze w skarbonkę na paliwo, chłopie. Widziałeś, ile to pali? 60 litrów na dwa litry. 60 litrów. 2 litry na... To nie huskwarna. 2 litry na 15 godzin. Dobra, kosztowny sport, nie? No, w każdym aspekcie. Każdym, bo po pierwsze, tak naprawdę musisz mieć samochód z hakiem. Musisz mieć tak naprawdę przyczepkę zarejestrowaną, musisz kupić skuter, tak naprawdę lać w niego paliwo, serwisować to i każda naprawa, no to jest grube pieniądze już są, nie? Mm-hmm. Więc tak naprawdę... Ale warto? No pewnie, że tak. Warto. No, tylko jeszcze niektórzy mają taki problem, że jak kupią to w okolicy, nie mają gdzie pływać. Ludzie do nas z Janikowa, do Janikowa przyjeżdżają z Bydgoszczy i niektórzy i dalej blachy, jak widzę, są samochodów. Aha. Więc nie, i często... No tak, bo woda do ciebie nie przypłynie, nie? No. I często są jeziora, gdzie mają, czy tam rzeki, gdzie pływać, a wprowadzają strefę ciszy, już nie wolno. No i co? I musisz sprzedać albo jeździć pod 150, tak jak wy jeździcie gdzieś tam. My też jeździmy. No, jeździcie, tylko że wy macie o tyle wygodniej, że busem to i autostradą 180 pojedziesz, a z przyczepą, no to... No nie polecisz. Kuma, tak? Tam, wiesz, kulasz się stówką i więcej. A za przyczepę jeszcze więcej na bramkach płacisz? A wiesz co, nie jeździłem autostradami, więc nie. Aha, no. Tak? Więcej, nie? Bo to udusi, nie? No, jak Marek płacił, to tak, za autostradę, no bo udusi, to... Bo no, ale na to nie muszę mieć etola, nie? Nie. No bo to nie przekracza łączny... Bo zestaw nie przekracza tej wagi, nie? 3,5 tak. Tony chyba, tak? Zaraz Kuba będziemy jechać. Nie, czyli nie, pełna nie, nazwa nie, tego sprzętu? To jest Sidu RXP 215. 215. Bo RXP to są te właśnie bardziej sportowe, RXT to jest szerszy kadłub, on jest troszkę też dłuższy, jest wygodniejszy. No i potem są jeszcze inne odmiany, Sparki, Trixy, GTX-y, ten co ostatnio to był GTX, co miał tą amortyzację, no wiele jest modeli. Są nawet wersja Fishing, że z tyłu możesz sobie wędki powkładać, jakieś w zestawie od razu są skrzynki na przynęty, na takie rzeczy. I rybki połowić. No. No fajne. Super, fajne. No widziałem na filmiku, jak Oskar pływa, także... Jak to się mówi, pływa czy jeździ? Pływ. Lata. Nie? No tak, to ścigacz ślizga wodny. Ślizga się po wodzie. Ślizgacz wodny. No właśnie, już od samego początku koszty były. Przyczepkę musisz mieć, samochód, żeby to wyciągnąć. No ja musiałem hak dołożyć. Dobra, pomożemy ci wrzucić go do środka. Czekaj, bo ja odłączam wodę. Aha. To zawsze nie Oskar, dzięki, że pokazałeś nam swój sprzęt. Teraz czekamy, aż kupisz kłada. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Pojadę z tobą. Trzymaj się. Dzięki. Tomek, zmieniłeś pojazd, teraz... Elektryka mi się popsuła. Swoim jeepem teraz jedziesz? Kierownica mi się nie chce wysunąć. Jaka różnica jest? Nie chce ci się kierownica wysuwać i co jeszcze? I fotel. Fotel, no widzę, jakiś tak jakoś Szepać. Przygarbiony siedzisz o czym my tu będziemy mówić? W tej bryce. A nie możesz hydrauliki włączyć? Olej się ten... Skończył. Olej się skończył w hydraulice. Na minimum jest olej i dlatego nie chcę podnosić. No, my już lecimy na chaos. Trzymajcie się. Nara, hejos. Hejos.